Cześć, jesteśmy na niewielkim stanowisku Panomo, gdzie udało nam się dorwać tą kulkę. To wbrew pozorom nie jest zabawka, a wykonująca naprawdę wysokiej jakości zdjęcia kamera. Panorama tych zdjęć to 360 stopni, coś co teoretycznie widzieliśmy już wcześniej, ale rzecz, która wyróżnia to urządzenie, to fakt, iż możemy tą kamerę w dowolny sposób podrzucać do góry, wówczas ona będzie wykonywała zdjęcia każdym z tych 36 sensorów, które się na nim znajdują. Każdy z tych 36 sensorów wykonuje osobne zdjęcie w jakości 3 megapikseli. Po połączeniu tego wszystkiego w całość otrzymujemy obraz w jakości 108 megapikseli, co naprawdę robi wrażenie. Co ciekawe, ten sprzęt produkowany jest w Polsce. 100 km od Gdańska znajduje się fabryka firmy Panono, w której te urządzenia są składane. W przeciągu kilku tygodni pierwsze wersje tego urządzenia trafią na rynek. Będziemy mogli je kupić w cenie od 150 do 600 dolarów, w zależności od tego, na jaką wersję się zdecydujemy. Podczas zabawy z tym urządzeniem musimy niestety uważać, aby podczas wyrzutu kamerę ponownie złapać. Wbrew temu, czego można było się spodziewać, urządzenie nie jest w pełni odporne na upadki, zwłaszcza na twardsze powierzchnie. Producent wprawdzie nas zapewnia o tym, że w chwili kontaktu z ziemią kamera w pełni ten upadek przeżyje, będzie normalnie dalej funkcjonowała, ale nie daje gwarancji na to, że przetrwa na przykład spotkanie z betonem. Mimo wszystko prezentuje się to całkiem ciekawie. Jeżeli będziemy mieli okazję kiedyś bliżej to przetestować, z pewnością to zrobimy. Trzymajcie się, cześć!